absolutnie nie polecam tego typu praktyk. Działanie bójcze przeciwko drobnoustrojom ma alkohol w stężeniu co najmniej 70%. W związku z tym trudno wyobrazić sobie, żeby ktokolwiek inhalował się spirytusem 70%. Nie polecam, kategorycznie. Absolutnie nie ma tego typu żadnych badań naukowych. Wszystko to są plotki, które krążą po internecie. Wszystkie teorie na temat wzmacniania odporności za pomocą jakichkolwiek suplementów, diety czy parafarmaceutyków należy włożyć między bajki. Jedyne sposoby na wzmacnianie odporności u seniorów to jest po prostu zdrowy tryb życia, higieniczne jedzenie i odpowiednie prowadzenie się. Natomiast również z przykrością trzeba powiedzieć, że są to działania długofalowe i w sytuacji zagrożenia koronawirusem nie dadzą dużego skutku. Nie sądzę, żeby akurat była to możliwość zakażenia drogą aerogenną w ten sposób. Wirus utrzymuje się w powietrzu przede wszystkim w kropelkach śliny. Kropelki śliny są stosunkowo ciężkie, w związku z tym szybko opadają na powierzchnię. To powierzchnie są największym źródłem zagrożenia w takim przypadku. Nie jestem w stanie kompetentnie udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo nie było takich badań. Aczkolwiek sądzę, że zanieczyszczone powietrze ułatwia ryzyko astmy, a z kolei osoby z przewlekłymi chorobami płuc są bardziej narażone na ciężkie postacie zakażeń koronawirusem. Nie bardzo widzę sensu dezynfekcji pieczywa, dlatego że w większości supermarketów zalecane jest, żeby pieczywo brać w rękawiczkach jednorazowych i takie rękawiczki są wykładane, także nie ma za bardzo sensu dezynfekcji pieczywa.